Cześć. Podłączyłem to urządzenie logujące dane ze sterownika, z regulatora w sumie ładowania i wiecie co? Odkryłem błąd. Popatrzcie. Tutaj mam na tym jasnym ekranie godzinę ze sterownika. Odczytamy sobie godzinę. Operacja udana. Ten laptop niestety jest dziwny. Godzina jest jakaś dziwna. Zastanowiłem się, ściągając pliki z urządzenia, skąd ta godzina. No i dopiero teraz doszedłem do tego. Popatrzcie, aktualizuję. Pobieram ponownie. No, nie przeskakuj. Godzina jest ok. Teraz zobaczcie, co zrobię. Zanurkuję pod biurko. Tutaj mam strasznie dużo kabli. Tu mam to urządzonko. I teraz popatrzcie, wyłączam je, wyłączona na chwilkę i załączam ponownie. I teraz popatrzcie, co się stało na sterowniku. Odczyt. Widzicie? Przestawiło znowuż datę i godzinę na tą domyślną. Sprawdzałem, czy to nie jest przypadkiem pobierane z samego urządzenia, bo możliwe, że się pobrało, tak. Także teraz zobaczcie, odłączę urządzenie logujące. Podłączę sobie tutaj to wszystko tą przelotką. Także odłączam, żeby nie pomylić kabelków. Ja mam ręką, jest troszeczkę niewygodnie, ale spróbuję jakoś to zrobić. Co położę na tą kamerkę, bo będę długo się z tym męczył. Także podłączam kabeleczki. Niestety warunki są jakie są. Popatrzcie, co teraz mi odczyta. Teraz nie jest podłączone urządzenie logujące. Czytam bezpośrednio ze sterownika. Widzicie? W sterowniku godzina jest prawidłowa, czyli wygląda na to, że to urządzenie jakby ukrywa tą swoją datę i ono ma jakby ukrywa datę i godzinę sterownika ładowania i pokazuje swoją datę. Także podłączę jeszcze raz to urządzonko i pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, jeszcze jedną ciekawostkę. Jeszcze jeden przejaw tego błędu. Zobaczmy, ten kabel idzie stamtąd, to podłączony jest do urządzenia. O! Jest zielona kontrolka. Zielona kontrolka w tym urządzeniu oznacza, że wszystko działa poprawnie. No i robimy ponownie doświadczenie. Znów pobieram dane. I znowuż mamy taką godzinę i datę. Robię update. Update udany, czyli jest to update godziny tutaj w urządzeniu logującym, nie w samym sterowniku. Odczytuję. Jest ok. No i dobra, bym jeszcze z tym się zgodził, z tym działaniem. Podejrzewam, że zegar też jest zasilany tą bateryjką. Ale jest jeszcze gorsza sprawa. Popatrzcie. Mam jeszcze ten panel sterujący. Tutaj mam podłączone takie kabelki do tej wtyczki, te przewody formalnie do wtyczki. I to razem tutaj łączy mi ten niebieski kabel przychodzący z tego urządzenia logującego i z regulatora. A ten czarny kabel idzie tam do złącza USB i nim pobieram dane do komputera. A tutaj po prostu sobie to łączę. Dobrze, w momencie, gdy to włączam, panel nie od razu teraz pobiera dane. Widać, że troszeczkę mu to zajmuje czasu, że nie jest już tak jak wcześniej. Wcześniej od razu pobierał. No i patrzcie, kolejny raz zmieniona godzina i data. Tutaj, jak sobie odczytam, popatrzcie, znowuż się zmieniła. Znowu zmieniła się na domyślną, czyli okazuje się, że podłączenie tego panelu sterującego tak jakby resetuje to urządzenie logujące. Jest jeszcze jeden z tym problemik, daję sobie tutaj update.
Godzina się pewnie zachowała, odczytuję. Tak, godzina jest zachowana, ale już w żaden sposób nie mogę tej godziny odczytać tu na tym panelu. Uporczywie będzie teraz twierdził, nie wiem jak długo, na razie mi brakło cierpliwości, uporczywie będzie twierdził, że jest to ta pierwsza data. Jest to pewnie data początkowa zapisana w pamięci stałej tego pudełka, które loguje dane. No i przez to straciłem statystyki miesięczne i roczne przez ten rozjazd daty. Także nie wiem, ile teraz w poprzednim miesiącu, ile w tym roku już mam wygenerowane. To w sumie niewielka strata, jeśli będę logował tym urządzeniem, bo zawsze mogę to sobie w Excelu sprawdzić, ale z tą godziną i datą już jest gorzej. No tutaj nie mogę przestawić. Jedyne, co mogę, to tym urządzeniem tutaj ustawić datę ponownie i dopiero wtedy tu się ustawi i tutaj również będzie ustawiona. Tutaj w tej chwili wciąż liczy dobrze. Także wydaje mi się, że o ile tak do działania tego urządzenia logującego nie potrzeba tej bateryjki, bo ono przechowuje te dane. Już sprawdziłem, rzeczywiście je tam przechowuje i da się pobrać. No to ta bateria jest jednak wymagana chociażby do tego, żeby podtrzymać godzinę i datę. Spróbuję gdzieś kupić tą bateryjkę. Gdzieś jak będę miał chwilę czasu, pójdę do marketu i kupię. No i zobaczę, czy wtedy efekt będzie taki sam, czy ta data będzie przechowywana i po prostu przy każdym podłączeniu panela nie będzie się już resetować. Także jak nie, no to napiszę do producenta, czy da się coś z tym zrobić. Może jakąś aktualizacją oprogramowania coś naprawią. Także dzięki za oglądanie. No i do następnego filmu. Cześć.